macie Ducha Świętego. Będziemy głosić o Duchu Świętym, aż będziemy fruwać. Objawienie Jana 4:5. Z tronu wychodziły błyskawice i głosy. Grzmoty. Przed tronem płonęło zaś 7 ognistych pochodni. Jest to 7 duchów Bożych. Będziecie mówił o 7-rakim duchu objawionym w Piśmie Świętym. Z tronu wychodziły błyskawice i głosy. Nie było tam spokojnie, nie było tam cicho. Był tam jeden wielki szum. Ja w ogóle ludzi zachęcam, żeby w ogóle... Czasami ktoś nas pyta, czemu tak uwielbiacie Boga? Ja mówię, bo tak jest w niebie. Trzeba się przyzwyczaić. Bo tutaj jest napisane, że tam są błyskawice i głosy. Grzmoty. To wychodzi z tronu Boga. Naprawdę. Tam tak to wygląda. Do tego się trzeba przyzwyczaić. To jest trochę inne, niż się nam wydaje. To nie jest zhumanizowana Bozia, rozumiecie, która tam siedzi i pali jointa. To nie taka, takiego czegoś tam nie ma. Przed tronem płonęło 7 ognistych pochodni. To jest 7 duchów Bożych. On ma takie objawienie, Jan. On widzi 7 głowni, które płoną. I dalej, objawienie Jana 5:6. I widziałem między tronem a 4 postaciami i pośród starców stojących baranka, jakby zabitego, który miał 7 rogów i 7 oczu. To jest 7 duchów Bożych zesłanych na całą ziemię. Jan widzi czas ostatecznego zgromadzenia. Widzi 4 postacie potężnych cherubów, którzy stoją w asyście Boga. Widzi starców. Oryginał mówi nie starców, tylko starszych. A nie jest nazwane starców. To nie byli starcy. To byli starsi. Jak to jeden autor chrześcijański ładnie napisał, zgrupowanie bohaterów. Rozumiecie? Tam stali ludzie, którzy byli bohaterami wiary, uznanymi przez Boga samego. Starsi. Greckie słowo presbyteros. A na tym tronie nie było wielkiej, groźnej postaci, tylko był baranek jakby zabity. Obraz Jezusa Boga, który tam jest. Który ma 7 rogów i 7 oczu. To jest 7 duchów Bożych zesłanych na całą ziemię. Tak on to widzi. Tak on tylko w stanie jest to przekazać w tamtym momencie. 7, przyjaciele, w Biblii oznacza, to jest liczba pełni. To jest całość, dopełnienie. Równowaga czasu i przestrzeni. Doskonałość. Całość, dopełnienie, równowaga czasoprzestrzenna. To jest liczba 7. Liczba Boga. Boga samego, zawierającego w sobie pełnię swojego stworzenia. Rozumiecie? To jest liczba 7. To jedyna liczba. Zresztą w tym są nawet zgodni i kabaliści żydowscy i nawet okultyści wszelkiego rzędu. Nikt nie odkrył niczego innego w tym temacie jeszcze. 7 to liczba Boga. Często zespoły heavy metalowe, które się nawracają,
do tej pory mające symbol 666 podpisują się 777. Jak zobaczysz 777, to jest odrodzony z Bożego Ducha zespół heavy metalowy. Rozumiesz? Oni tak się w ogóle czytają. Ponieważ 6 w Biblii to jest liczba człowieka. Oznacza człowieczeństwo bez Boga. Człowieczeństwo jako stworzenie. Liczba 6. Szatan się tytułuje na marginesie, zupełnie mówię, liczbą 666. To oznacza humanistę. Człowiek. Dla człowieka. Ostatni wielki humanista. Księga Izajasza 11:2. Spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Bożej. Siedmioraki duch. To, co widział Jan w objawieniu, 800 lat wcześniej prorokował Izajasz. Jan miał to zwizualizowane jako 7 pochodni wokół Bożego tronu, jako 7 rogów i 7 oczu Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. On to widzi 800 lat wcześniej. Siedmiorakiego ducha. I dzisiaj chcę wam mówić o siedmiorakim duchu, który mieszka w was. To jest jeden duch, ale poruszający się na poziomie 7 funkcji. I te 7 funkcji to jest to, co Bóg dla ciebie ma i nic więcej nie ma. Jak coś będziesz więcej chciał, to będziesz zwykłym frustratem. Bo tam nie ma nic więcej. Jednakże wykorzystanie tych 7 funkcji w swoim życiu na maksa daje ci absolutny sukces. Duch Święty się będzie poruszał na tych właśnie płaszczyznach w twoim życiu. Duch Święty to po pierwsze, duch Pana, czyli duch Jahwe. To jest duch Jahwe, tam jest tak zapisane. Po drugie, to duch mądrości. Po trzecie, duch rozumu. Po czwarte, duch rady. Po piąte, duch mocy. Po szóste, duch poznania. I po siódme, duch bojaźni Bożej. Taki to duch, którego mamy w sobie. To Duch Święty. Taki to duch. Słowo duch tutaj to hebrajskie słowo ruach. Oni ciekawie mówią, oni dmuchają w różnych elementach, jak się nie wypowiada ruach. To tak. Oznacza to wiatr, oddech, umysł, czy też właśnie nasze zrozumienie ducha. Ruach. Jahwe. Pan. Wiecie, najprostsze tłumaczenie słowa Jahwe to jest wieczny, niestworzony, lecz stwarzający. To jest Jahwe. Oni to tłumaczą wiekuisty. To jest Bóg wiekuisty, to jest dość archaiczne stwierdzenie. Wiekuisty. I tak naprawdę oznacza, jest to ktoś, kto jest Jahwe. Jahwe. To jest ktoś wieczny, nigdy niestworzony i wszystko stwarzający. Teraz Bóg się nie zaczął. Takiego czegoś nie ma. On zawsze jest. Nawet nie był. Ponieważ czas się zawiera w Nim, a nie On w czasie. To Duch Jahwe. Oddech Jahwe. Oddech wiecznego, nigdy nie stworzonego i wszystko stwarzającego. To umysł Jahwe. Duch Święty to umysł Jahwe. Umysł wiecznego, niestworzonego i wiecznie stwarzającego. To jest Duch Święty. Jest jak wiatr. Ruach, nie można go schwycić.
Nie można go nazwać po ludzku. Jezus w Ewangelii Jana mówi, że z tymi, którzy narodzili się z Bożego Ducha, jest jak z wiatrem. Wiesz, że jest, ale nie wiesz, skąd pochodzi i dokąd wieje. Człowiek odrodzony z Bożego Ducha, człowiek chodzący w Duchu Świętym, to jest człowiek nie do skontrolowania przez rzeczywistość obecnego, teraźniejszego czasu złego. Nie można go skontrolować. Nie można go zatrzymać. I powiem więcej, nie można też go do końca zrozumieć. To, że nie jesteś rozumiany do końca przez środowisko zewnętrzne, to jest bardzo normalna sprawa, ponieważ jest w tobie Duch Święty. On jest jak wiatr i ty jesteś w związku z tym jak wiatr. I wiesz, wielki problem polega na tym, że chrześcijanie próbują nie być jak wiatr. Chcą być zrozumiani, zrozumiali. Chcą, żeby ich akceptowano. Czemu ty mnie nie rozumiesz? Czemu ty nie przyjmujesz moich słów? Zrozum. Duch Święty jest w tobie. To jest Duch Święty. Tego nie można ogarnąć umysłem. To nie do ogarnięcia umysłem. My olewamy rotawirusa, czy nie rota, tego drugiego, jak to się nazywa. Koronawirusa olewamy, bawimy się tym dobrze. Rozumiecie, o co chodzi? Ostatnio w ogóle zacząłem się śmiać sam do siebie, naprawdę, w ogóle taka głupawka mi przyszła w ogóle, że jadę w ogóle sobie samochodem, drogą stoi koronawirus i macha przy ciebie. Koronawirus w koronie, to jeżeli macha w ogóle, to ja się nie zatrzymuję. Ponieważ ja mam taki wariacki ten umysł, to taką wizualizację miałem przez chwilę, sam się z tego pośmiałem i mówię, o taki dowcip dla nas. Rozumiesz? Ale świat mówi, ty jesteś nienormalny. Pojedę się bać. Jak na krudach, człowieku. Bój się. Zawsze się bój. A więc jest w tobie Duch Święty. To jest umysł Jahwe. To jest coś nie do ogarnięcia, nie do uchwycenia przez ludzki system umysłu. Jest w tobie Duch Pana. On jest absolutnie ponad mentalnością tego świata. On jest zupełnie inny. Sara mnie dzisiaj rano poinformowała, że jestem inny. Mówi, no nie, ty jesteś inny. Inny. Chodzi o to, że jak zaakceptujesz to, że to jest Duch Jahwe, rozumiesz? To w ogóle dużo zmieni w twoim życiu. Ja to zaakceptowałem. Powiedziałem, okej. We mnie jest Duch Święty i ja jestem w ogóle inny. I nie będę nigdy próbował być taki, jak nie Duch Święty. Nie będę próbował. Nie będę też próbował nakłonić kogokolwiek, żeby ktoś mnie zrozumiał. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Z tym się trzeba oswoić. Duch Święty to Duch Jahwe, Duch Pana, to umysł Pana, jest jak wiatr, to oddech Boga, On w tobie pulsuje przez cały czas, jako że jest oddechem, to przez cały czas w tobie pulsuje, nie znika, nie trzeba go prosić wróć, tak jak człowieka nie musisz poprosić, żeby oddychał. Rozumiesz? Nie musisz do swoich płuc mówić, oddychajcie. To się dzieje automatycznie. Trzeba w ogóle pamiętać o tym, że w ogóle trzeba wiedzieć, że On jest i nigdy, nigdzie się nie wybiera. To jest oddech Boga w nas. Oddech Boga. I bez względu na to, jakie jest nasze zachowanie, to Bóg oddycha. Rozumiesz? To jest bardzo ważne. Obojętnie co by nie było, zawsze oddychasz. Zawsze będziesz oddychał. Czy się dobrze czujesz, czy źle czujesz? Czy grzeszysz, czy nie grzeszysz? Oddychasz? Oddychasz. Wyobraź sobie, że czy ty grzeszysz, czy ty nie grzeszysz, to Duch Święty w tobie oddycha przez cały czas. Cały czas żyje, cały czas żyje, cały czas żyje.
ogóle na tym nie trzeba się skupiać. Tak jak nie trzeba się skupiać na oddychaniu. Trzeba to zaaktywować. Tak, jest we mnie Duch Pana. To jest duch mądrości. Mądrość, hebrajskie słowo tutaj użyte to chokmach, zręczność, roztropność, bystrość, rozwaga, umiejętność, to jest mądrość. Mądrość, przyjaciele, to wiedza wprowadzona w praktykę. Duch Święty to jest duch praktyki. To jest duch praktyki, to nie jest duch teorii. Jak do mnie ludzie wygłaszają różne, próbują mądre rzeczy wygłaszać, bo to mu Duch Święty powiedział, to mu tamto, rozumiesz? Ja mówię, ale jakie to ma, na przykład, Pan pokaże ważną rzecz, jakie to ma przełożenie praktyczne? Jakie to ma przełożenie praktyczne? No to, ale takie miałem objawienie, ja mówię, uspokój się. Ja nie wiem, co tam widziałem. Jakie to ma przełożenie praktyczne? Proszę mi powiedzieć. Co ty tam widziałeś? Co ty tam masz objawione? Nie jest to praktyczne? To nie jest to duch mądrości. A więc nie jest to Duch Święty. Jeśli przychodzi ci coś do życia, to jest tylko czystą teorią. I nie można tego użyć do tego, aby podnieść się wyżej. Rozumiesz? A w związku z tym, że podnieść siebie, to podnieść też innych, to nie jest Duch Święty. To jest Duch Mądrości. Duch Mądrości. Zręczności. Duch Roztropności. Duch Bystrości. Duch, który w sposób automatyczny przekuwa teorię na praktykę. Do mnie, jak mówi Duch Święty, ja mam zaraz projekt. Ja mam projekty. Własne i dla kogoś. Momentalnie. Po tym poznaję, że to Duch Mądrości. Mam projekt od razu. Rozumiecie? Czasami ktoś mówi, mówią tak, a kto ciebie apostołem mianował? Ja mówię Bóg. No odpowiadam zgodnie z prawdą. Oczywiście to jest nie do przyjęcia. A dlaczego ty uważasz, że jesteś apostołem? Ja mówię, bo jestem mądrzejszy niż inni. I to jest w ogóle zupełnie nie do przyjęcia. A ja mówię naprawdę, czy jest to prawdę, ponieważ ja wprowadzam w praktykę pewne rzeczy, z którymi ludzie się bujają dookoła kawał życia. Ja mówię, takie mam dowody, no nie wiem, taki dowód mam. Taki mam dowód. Słuchajcie, tu jest moja żona i tam jest moja mama. Naprawdę, możecie ich zapytać. Ja cały czas przekuwam na praktykę. Ja nie mam czegoś takiego, że ja w ogóle prowadzę teoretyczną formułę jakąś. W ogóle nie. Ja nawet nie rozmawiam o takich rzeczach, bo mi się nie chce. Znaczy ja się muszę zmusić, czyli muszę zgasić Ducha Świętego we mnie. Umiem to robić. Rozumiecie? Muszę zgasić Ducha Świętego, żeby się w teorię dać. Bo mi cały czas krąży wokół, rozumiesz, że praktyka to jest coś, co w Duchu Świętym jest włożone jak po prostu jakiś program. Jeżeli na przykład ktoś z was pracowaliście ze mną, czy pracujecie, czy robimy jakieś tam działania duszpasterskie, czy terapeutyczne, to w ogóle wiecie, że to zawsze jest kierunek, zawsze. Każde moje słowo to jest kierunek do praktyki. Czyli to trzeba zrobić, taką rzecz, wprowadźmy ją w życie. Ja nienawidzę teorii. Ja nienawidzę siedzenia przy projektach, człowieku pół życia i zastanawiania się, a gdzie pójdziemy, a czy to jest w ogóle dobrze, a czy to będzie źle, pomódlmy się. Ja mówię, nie, ja mam za mało czasu, żeby się z Tobą modlić. Przepraszam. Nie będę się z Tobą modlił. Oto. Okej? Okay? Bo te Twoje modlił się, to jest system iluzji zaprzeczeń. W ogóle też to zepchnąć gdzieś ten cały system. W ogóle pomódlmy się. To jest duch mądrości, który jest we mnie.
On zaraz to przekuwa na prędkę. Ja wiecie, dlaczego o tym mówię? Bo chcę, żebyście zaczęli w tym grzebać. Oddzierać ziarno od plewy. Jeżeli w tobie powstają rzeczy, które nie mają przełożenia na praktykę, to nie jest święty duch. Rozumiecie? To nie jest święty duch. Dywagacje różne. Zastanawiania się, co by było gdyby. Rozumiecie? To nie jest święty duch. To jest duch mądrości. Tak? Duch zręczności. Umiejętności. To zręczny duch. Umiejętny duch. Rozumiesz? Jak wiercisz wiertarką w ścianie i słyszysz stop, jesteś posłuszny, rozumiesz, i cofasz, to to jest Duch Święty, bo on wie, że tam jest przewód elektryczny. To jest na pewno Duch Święty. Na pewno to Duch Święty jest. Rozumiesz, o co chodzi? Ale jak się zastanawiasz, co by było, tak, gdyby, nie wiem, na przykład, jakby babcia miała strupy, to miała radio z dupy. Rozumiesz, co chodzi? To takie rzeczy to są, to nie jest już Duch Święty. Co by było, gdyby? Co by było, jakby Hitler wojnę wygrał? Co by było? Teraz rozważmy ten temat. Rozważmy temat, jakiś teologiczny temat rozważmy. Ludzie teologiczne tematy rozważają. Siedzą i myślą o teologicznych tematach. Ja mówię, ale po co? Po co ty myślisz? Ludzie się zastanawiają, ja wam coś powiem tak. Jak byłem jeszcze w religijnych klimatach, tłumaczyli mi, mówią do mnie tak. Jak się pada na plecy, to jest od diabła. Jak się pada na brzuch, no to może być Duch Święty. To tak mówię. Ja mówię tak. Co zrobić? Idę popadać, mówię. Wiesz, o co chodzi? Duch Święty, ja jeszcze nie wiedziałem, to Duch Święty mówię. Duch Święty, popadaj. Ja wszędzie łaziłem, żeby upadł. Co wiem? Ja wszędzie łaziłem, żeby ktoś na mnie położył rękę, nogę, coś, w ogóle położył na mnie, żebym upadł. Ja patrzyłem, jak ja upadam w prawo, w lewo, na bok, rozumiesz, o co chodzi? I nieraz tak, nieraz upadałem na bok, w prawo, w lewo, na plecy, na brzuch, rozumiesz? I potem zrobiłem bilans strat i zysków, rozumiesz, mówię tak. Tutaj w ogóle sam upadłem, bo nie wytrzymałem, bo musiałem sam upaść, bo wszyscy upadali. Niskie poczucie własnej wartości pociągnęło mnie do samoupadku. Rozumiesz? Tutaj skreślamy, dobra, to taki grzech osobisty, pod tytułem poniżenie, dobra, tutaj to. To tutaj, to w tą stronę, tu sam upadałem. Tutaj upadałem dlatego, żeby zwrócić na siebie uwagę, bo już byłem na środku, byłem sam, to sam upadłem. No to już wszyscy mi kopali po plecach, no tutaj dobra, tutaj jest pycha, w porządku, następna, rozumiem. Ale tutaj upadłem i to było w ogóle mocne, jak upadłem. Bo tu powiem, coś przeżyłem, a tam też upadłem, tylko że tu na brzuch, a tam na plecy, ale i tu przeżyłem coś z Bogiem i tam przeżyłem. Mówię, okej, odpowiedź jest prosta. Duch mądrości poprowadził mnie do spraktykowania upadania. Ja się w ogóle nie przejmowałem, rozumiecie? Ja się nie przejmowałem. Bo już dałem Boga, który wybacza w ogóle każdą głupotę. Rozumiesz, o co chodzi? Więc sobie śmiało poszedłem eksperymentować, bo to jest właśnie wprowadzenie Ducha Świętego. W takim prostym myśleniu, jakie miałem wtedy. Ale on nigdy mnie nie zatrzymał, nie powiedział, Artur, pomyśl, przeczytaj jeszcze 3 książki na ten temat. I jeszcze parę opracowań. Nie, on będzie mówić, poupadaj. Idź poupadaj. Jak się zastanawiasz, czy jesteś ewangelistą i czytasz książki, no to nie jest Duch Święty. Ale jak się zastanawiasz, czy jesteś ewangelistą i mówisz, pójdę sprawdzę, to to jest Duch Święty. Pójdę sprawdzę. Pójdę zrobię. Jak się zastanawiasz, czy jesteś kaznodzieją, rozumiesz? I czytasz opracowania, w jaki sposób być dobrym kaznodzieją, to nie jest Duch Święty. Pójdę do szkoły, żeby być dobrym kaznodzieją, to nie jest Duch Święty, to cię tam zaprowadził. Bo jeszcze głupszy wyszedłeś po tej szkole. Rozumiecie? Ale jak pójdziesz za taką myślą, to ja pójdę, pousługuję. Narażę się na śmieszność, narażę się w ogóle na porażkę. Ja sprawdzę, czy ja jestem kaznodzieją, czy ja w ogóle wytrzymam w ogóle ten temat. Bo to jest Duch Święty. Rozumiecie? Bo to jest duch mądrości. Duch, który prowadzi cię do praktyki.
Dalej. To jest duch rozumu. Rozum, hebrajskie słowo biach, oznacza zrozumienie, zdolność, czynność. Duch rozumu to duch błyskawicznego rozpoznawania zasad i odpowiedniego ich użycia. To duch rozumu. On błyskawicznie rozpoznaje zasady. Zasady Boże nie są żadnym problemem dla osoby, która jest skupiona na Duchu Świętym. Bo to jest duch rozumu. On powoduje, że błyskawicznie rozpoznajesz zasady. I zostajesz przez tego ducha wprowadzony w system realizacji tych zasad. To jest duch uruchamiający zdolność rozumowej analizy rzeczywistości. Rozumiesz? On ci pokazuje, jak wyglądają rzeczy naprawdę. My to nazywamy często objawieniem. Miałem objawienie. Wiesz, co to jest? To jest manifest duchu, ducha rozumu. Zobaczyłeś rzeczy naprawdę, prawdziwie, rzeczywiście. Rozumiesz? Czasami może być to nieprzyjemna rzeczywistość. Ale on się nie zastanawia, czy to jest przyjemne, czy to nie jest nieprzyjemne, bo to nie jest duch przyjemności. Nie wiem, czy w ogóle zrozumieliście, że siedmioraki duch to nie jest duch przyjemności. Prawda? Nie ma takiego zapisu. To raczej jest dość przerażające wszystko. Wystarczy sobie wyobrazić tego baranka, co ma 7 oczu i 7 rogów. To bardzo taka dziwaczna postać jest. Bardzo dziwaczna postać. Następnie to jest duch rady. Rada, ecach, czyli planowanie, zamiar, doradztwo. Planowanie, zamiar, doradztwo. Duch rady to jest duch udzielający porad na poziomie zamiarów, zagadnienia, intencji na przykład i obrazujący plan działania. Duch Święty, duch rady, rozumiecie? On przede wszystkim obrazuje zagadnienie na poziomie korzenia. Czyli pokazuje intencje całego zjawiska i tenże Duch Święty obrazuje plan działania. To jest, on pokazuje, w jaki sposób ty masz zacząć działać dalej, pokazuje ci plany. Ktoś często mówi, mam prorocze objawienie, wiecie. To jest Duch Rady. On ci po prostu pokazuje, w jaki sposób działać. Często ludzie na przykład mówią, ja tam nie planuję, ja tam działam pod impulsem Ducha Świętego. Ja planuję, bo to jest duch rady, duch planowania, duch planowania. Jeżeli nie planujesz, to nie działasz w Duchu Świętym. Po prostu. To odbierasz jakiś drobny impuls. Ja mam zaplanowane życie. Zaplanowane życie. Ja sobie życie zaplanowałem. Ja się nie patrzę, co mi wyjdzie za rogu. W ogóle wiecie, że chodzenie z Duchem Świętym to nie jest patrzenie, co za rogu wyjdzie? Ja na przykład kiedyś, jak byłem też w religii, to myślałem tak, no tutaj jestem, ale no na razie tutaj jestem. Ja nigdy nie mogłem na przykład zrozumieć, że nie miałem takiej pewności co do tego, co ja robić mam. Ja mówię tak, no na razie to robię, tym jestem, ale Bóg wie, kim będę w przyszłości. Bóg wie, gdzie ja pojadę w przyszłości. Chwila. To jest duch rady. Duch rady. Ja dzisiaj mam plany w Duchu Świętym. Zrobione i podstemplowane. Ja nie widzę precyzyjnie, jakich rzeczy jeszcze.
ale ja mam plan. Powiedzieć wam na przykład, jaki jest plan? Ta wspólnota nigdy nie przestanie istnieć. I tylko się będzie rozwijać. I zawsze będzie Kościołem matką dla zespołu. Na przykład. Skąd ja to wiem? Bo ja mam plan zrobiony. I to jest nieprawda, że Duch Święty ci za rogu wychodzi i mówi, wiesz co, zwijaj pinkiel, wyjeżdżaj proszę ciebie do Ameryki. Bo to nie jest Duch Święty. To nie tak. To jest duch rady. On pokazuje, jaka jest intencja. On mi pokazał intencje moje. Ja je zobrazowałem. Jasno wiem, o co mi chodzi. I teraz na tym poziomie zaczynam planować. I wiadomo, im dalej, tym mniej widzę szczegółów. To jest też dla mnie oczywiste, tak? Ale jest plan. Ponieważ to jest duch udzielający porad na poziomie zamiarów zagadnienia i obrazujący plan działania. To taki duch. W ogóle nie jest duch chaosu jakiegoś. Duch impulsu. To impuls jest. Nie. Dalej to duch mocy. Ciekawe słowo. Sobie go składałem, słowo gburach. Od niego pochodzi słowo gbur. Gburowata postać. Szorstka. Tak, okazuje się, że to jest komplement, jak to się powie, ty gburze. Rozumiesz? Bardzo źle używane dzisiaj słowo w języku polskim. Pomoc, duch mocy to gburach. Siła, możliwość, brawura, dzielność. Siła, możliwość, brawura, dzielność. To jest gburach. Taki jest duch w tobie. Ja nieraz byłem uspokajany, uspokój się. Ja mówię, ale jak ja się mam uspokoić? Jak ja mam świętego gbura w sobie? Teraz się uspokój będzie. Weź się z tym uspokój. Rozumiecie? Ludzie, my mamy wszyscy osobowości jakieś. I to jest okej, okay, bo te osobowości są. Natomiast nawet nie zdajesz sobie sprawy, być może, jak bardzo Duch Święty może naciągnąć twoją osobowość. Rozumiesz? Ona się nie zmieni, ale ona jest elastyczna. Ona się nie zmienia, bo osobowość to jest rzecz stała, ale ona się rozciąga. Do niebotycznych rozmiarów możesz rozciągnąć swoją osobowość, jeżeli uwierzysz w ducha mocy, który jest w tobie. Siła, możliwość, brawura, dzielność. Każdy odrodzony z Bożego Ducha człowiek może w ten sposób zadziałać. Pokłady siły, pokłady dzielności, czyli męstwa, czyli w ogóle te wszystkie parametry bycia bohaterem, wszystkie parametry brawury, czyli bardzo jakiegoś takiego zdecydowanego i odważnego występowania są w każdym z nas. W każdym z nas. To nie ma, bo ten miał taką osobowość. I on odważnie może wystąpić, a ja do takiej osobowości nie mam, bo ja jestem taki bardziej cichy. Możesz być bardziej cichy i na cicho być bohaterem. Wiesz, jak się ratuje ludzi z ognia, to nie trzeba dużo mówić. Jeden będzie ratował ludzi z ognia i będzie śpiewał przy tym pieśni. Drugi będzie ratował ludzi z ognia i nie będzie mówił nic, bo on nie jest gaduła. Ale wiesz, co będzie robił? Będzie ratował ludzi z ognia. Pójdzie w ogień. Gaduła i nie gaduła. Jeżeli uwierzy w ducha mocy, to pójdzie w ogień. Rozumiesz? Ten, co był impulsywny i ten, co był łagodny, pójdzie w ogień. A powiem wam szczerze, że dla ludzi, którzy są w ogniu, bez znaczenia jest, kto ich wynosi. Czy introwertyk, czy ekstrawertyk, czy jakiś inny wertyk. Ich to nie obchodzi. Ich interesuje, że im się jest dupa ratowana. To ich interesuje. Rozumiesz, że ogień przestaje palić. A Duch Święty, Duch Mocy,
rozciąga Cię w każdą stronę. Twoja osobowość będzie rozciągnięta. Jak ja myślałem, jak jeszcze byłem w świecie, ja silnie siedziałem w różnych okultystycznych głupawkach, silnie siedziałem też w horoskopach i byłem silnie przyzwyczajony w ogóle do mojego znaku zodiaku. Ja wszystko w ten znak zodiaku w ogóle mówię, ja jestem spod skorpiona, w ogóle ja jestem tutaj, człowieku, ja już wszystko wiedziałem, jak ja się mam zrealizować jako skorpion, tak? Patrzyłem, tutaj to są takie znaki, takie, każdego przyporządkowywałem do tych znaków, rozumiesz, im więcej śpałem, tym lepiej mi szło. Tak, i do wróżek dzwoniłem, tak, bo one mi doradzały, przynajmniej one mówiły, że będę żył długo, wbrew obiegowej opinii, która tam w czasie krążyła. No i potem jak się nawróciłem, wiecie co, zacząłem poznać, Duch Święty mi na to zwrócił uwagę. Kiedyś się modlę i Duch Święty mi takiego człowieka pokazał, który był spod takiego znaku zodiaku, rozumiecie, totalnie przeciwnego. Ja zawsze te znaki zodiaku, które on był taki spokojna postać i tak dalej. Ja to zobaczyłem i wiecie, kogo zobaczyłem? Bożego Wojownika. W ogóle spod takiego znaku zodiaku, że nie pasował do niego. Rozumiesz? Ale to był taki znak zodiaku. Tylko ten znak zodiaku umarł na krzyżu Golgoty razem z Jezusem. Został przybity. To nie definiowało. Definiowało to, że ten człowiek miał ducha mocy. Ten człowiek miał ducha mocy. Ja patrzyłem na życie tego człowieka i widziałem ducha mocy, który działał odwrotnie niż znak zodiaku zapowiadał u niego. I ja się upokorzyłem i powiedziałem, Boże, Ty potrafisz rozciągnąć każdą osobowość. Ty potrafisz to zrobić, bo Ty jesteś duchem mocy. Nie znoszę, jak ludzie się tłumaczą, wiesz, bo ja taki jestem. Ale mówię, ale to, z czego to dotyczy, że taki jesteś? To znaczy, że nie możesz dokonywać dzieł mocy? Że nie możesz dokonywać bohaterskich czynów? Że nie możesz brawurowo działać w życiu? Bo taki jesteś? Co to znaczy, że taki jesteś? Duch mocy jest w tobie. To jest duch udzielający siły psychicznej i fizycznej ku dokonywaniu prawurowych i dzielnych czynów. To jest duch udzielający siły psychicznej i fizycznej ku dokonywaniu prawurowych czynów. Rozumiecie? To jest duch mocy. To jest duch stwarzający możliwości. Możliwości. I ludzie na przykład, którzy nie rozumieją, którzy nie rozumieją, że to jest duch stwarzający możliwości, a ulegający na przykład tej chorej mentalności polskiej, gdzie problem to jest część zjawiska. Problem to jest część zjawiska. O, problem. Zatrzymajmy się i spędźmy tutaj kawał życia. Bo problem się pojawi. Problem. Rozumiesz? I ludzie, którzy nie rozumieją, że posiadają ducha mocy, ducha możliwości, to oni będą przy tym problemie kwitnąć. I pół życia tam będą siedzieć. Ale duch mocy, który jest w tobie, to jest duch stwarzający możliwości. Co zrób? Ruszaj do przodu. Zobaczysz, co się będzie dziać. Brawurowo. Odważnie. Zdecydowanie. Dalej to jest duch poznania. Hebrajskie słowo dat, znajomość kogoś lub czegoś. To jest duch udzielający zdolności do głębokiego rozpoznawania jakiegoś zagadnienia i zaznajomienia się z nim. Duch udzielający umiejętności i sprawności poruszania się w poznanych zagadnieniach. Widzicie, kiedy czytamy o duchu poznania, myślimy, że to chodzi o to, że poznaje się Boga lepiej. Nie, poznaje się wszystko lepiej. Wszystko. Wszystko. Duch poznania powoduje, że bardzo sprawnie zaczynasz poznawać różne zagadnienia. Masz łatwość w poznawaniu zagadnień. Rozumiesz?
tylko trzeba w to uwierzyć, że on taki jest. Że jak pojawia się zagadnienie w życiu jakieś i ty nie masz bladego pojęcia o tym zagadnieniu, to nie możesz powiedzieć, no ja, to nie dla mnie, ja tam nie pójdę głębiej. Tylko powiedzieć, mam ducha poznania. I ja to zagadnienie zgłębię, bo ja po tym zagadnieniu będę się świetnie poruszał, bo duch poznania jest we mnie. I ostatni element, duch bojaźni. Bojaźń, hebrajskie słowo irach. Lęk, strach, zadziwienie, respekt, szacunek, cześć i terror. Tak się określało to słowo. Lęk, strach, zadziwienie, respekt, szacunek, cześć i terror. I rach. Wiecie, jedną z przerażających osobiście dla mnie rzeczy jest traktowanie, szczególnie w kręgach charyzmatycznych, Boga jako taką osobę, przez którą człowiek śmie ustać i powiedzieć, jak mogłeś to zrobić. Dlaczego to zrobiłeś? Jakim prawem? Chcę to zrozumieć, natychmiast mi to pokaż. Wiesz co to jest? To jest głębokie niezrozumienie bojaźni. Słyszeliście takie słowo, nad kim się zlituje, nad tym się zlituje, a nad kim się nie zlituje, nad tym się nie zlituje. Tak? No i co? Kiedyś Pawłowi zadawano te pytania i Paweł powiedział, kimże jesteś, że chcesz sądzić Boga żywego? Kto ty jesteś? Wiesz, że to chodzi z duchem bojaźni? Duch bojaźni ustawia w odpowiedniej proporcji ciebie i Boga. Charyzmatyk, nauczony tego, że jest jedno z Bogiem, zapomina, że tam jest jeszcze jeden człon. Jesteś taki jak Bóg, z wyjątkiem bóstwa. No nie jesteś bóstwem. Sorry. Krótko powiedziawszy, nikt nie powinien się do ciebie modlić. A czasami mam wrażenie, że ludzie, którzy są charyzmatykami, to uważają, że zjednoczenie z Bogiem to polega na tym, że oni są dokładnie tacy sami jak Bóg. Nigdy nie będziemy dokładnie tacy sami jak Bóg. Nigdy. W naszych duchach jesteśmy zjednoczeni z Bogiem na poziomie zbawienia. Rozumiecie? I możemy wykonywać rzeczy takie jak Jezus i większe niż On. Mamy wartość Jezusa. Ale jak dobrze czytasz Pismo Święte, to czytasz na przykład taki tekst, że przyjdzie czas, że Syn będzie poddany Ojcu, aby jeden był, mówi Słowo. Zniknie, wiecie, że w pewnym momencie zniknie mentalność Zbawiciela? Zniknie. A wiecie czemu? Bo sprawy będą załatwiane. Chrystus to nie jest stan wieczny. Chrystus to jest urządzenie pańskie. To nie jest stan wieczny. To nie jest stan wieczny. Wiecznie nie będzie nam potrzebny Chrystus. Po co ci Chrystus, jak znikną problemy? Diabeł zutylizowany, demony zutylizowane, wszystko chodzi jak w zegarku szwajcarskim, tak? Po co ci Chrystus? No Chrystus to jest namaszczony i wysłany do wykonania określonego zadania. Zadanie Chrystusa zostało wykonane i jest nadal jeszcze wykonywane jako wstawiennik, wiecznego wstawiennika. No ale jak już skończy się obecny czas zły, ziemia spłonie w ogniu, będzie nowe niebo i nowa ziemia, to ja się pytam, po co Chrystus? A więc my musimy mieć głębokie zrozumienie, czym jest bojaźń Boża. Duch bojaźni Bożej to duch
powodujący w człowieku i poprzez człowieka najwyższej rangi szacunek i respekt wobec Boga, połączony ze strachem przed utratą obecności Boga. Jeżeli nie doświadczasz tego, to się otwórz na to. Otwórz się na bojaźń Bożą. Ja jestem człowiekiem chodzącym w bojaźni Bożej. Ludzie, ja przez prawie 20 lat, jak jestem nawrócony, nie zadałem Bogu pytania pod tytułem, dlaczego to zrobiłeś. W ogóle ja uznałem w 2001 roku, wiecie co? Że On jest Bogiem. A wiecie, co to znaczy, że ktoś jest Bogiem? To znaczy, że tam nie ma się do kogo już odwołać na Niego. Nie sądziły wszystkie sądy możliwe, wszystkich instancji. I wiesz, jak jest, w ogóle, jak już przejdziesz wszystko, to tam się nie masz już na co, do kogo odwołać. Rozumiesz? Nie masz już do kogo odwołać. Ja się odwoływałem, a 12 się skończyło. Czy nie było do kogo. Jak już kancelaria prezydenta odmówiła ci, rozumiesz, o co chodzi? I Trybunał Europejski odmówił ci, i Amnesty International odmówiło ci, to mogłeś do składu desek napisać jeszcze ewentualnie. Tak pro forma, bo się uparłeś, żeby pisać. Bo co? Bo skończyły się instytucje na tym świecie, które by ci pomogły. I wtedy wiesz, co trzeba zrobić. Usiąść i siedzieć. Ja zrozumiałem, że Bóg to Bóg. Bóg to Bóg. Ja jestem stworzeniem. Jestem zjednoczony z Bogiem w Chrystusie Jezusie na poziomie ducha. Ale to nie czyni mnie bóstwem. Diabeł nie może mnie tknąć z tego powodu, co zrobił Jezus. A nie dlatego, że ja jestem fajny. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Trzeba umieć zrównoważyć sobie. Bo inaczej to będą zadawane pytania. Jak śmiałeś to zrobić? Dlaczego to zrobić? Często ludzie przychodzą i mówią tak. Kłóciłem się z Bogiem. Ja już wiem to zaburzenie psychiczne. No, z Bogiem się pokłócił. No my tu usiądź. Mówię, napij się, ziółek nie zrobić. No bo już wiem, że to z Bogiem. No, on się z Bogiem pokłócił. Rozumiesz, o co chodzi? Ja mówię, no z Bogiem. No nawet no, bez przesady. No. Jak się z Bogiem możesz pokłócić? Przede wszystkim on się nie kłóci z tobą. Za cienki Polek jesteś. Żeby się z Bogiem ktoś pokłócił, to musiałby być Bogiem. Wiesz, rozumiesz, o co chodzi? To w ogóle to nie ma czegoś takiego. To Bóg to jest Bóg. Dlatego też ja wam powiem, jak, do czego na przykład doprowadza duch bojaźni Bożej. Jakie są pozytywy tego. Jak ja zobaczyłem, że Bóg to Bóg i to jest ostateczny w ogóle jakaś ostateczny autorytet na świecie, to wszystkie Jego zasady stały się dla mnie ostatecznym autorytetem na świecie. Ja dzisiaj nie dyskutuję z zasadą Bożą. Rozumiesz? Mówię, aha, Bóg powiedział. Amen. Koniec. Bojaźń Boża mnie do tego doprowadziła. Bo to kto powiedział? Bóg! Jak powiedział to Bóg, to tego nie można odkręcić. I finito. Rozumiesz, o co chodzi? Bojaźń Boża mnie do tego doprowadziła. Ja się nie kłóciłem z Bogiem. Bardzo szybko też z uwagi na bojaźń Bożą doszedłem do wniosku, że autorem nieszczęść w moim życiu nie jest Bóg. Tylko diabeł. A więc nie przychodziłem do Boga i nie mówiłem dlaczego. Tak? Tylko przychodziłem do Niego i mówiłem, okej, rozumiem, że jesteś po mojej stronie. A Tobie, diable, teraz coś powiem. I nie zapytam się dlaczego. Tylko przypomnę Ci Twój początek, środek i koniec. Bojaźń Boża. Bóg jest po naszej stronie. Jesteśmy w Chrystusie Jezusie zjednoczeni z Bogiem. Jesteśmy jak Bóg, ale z wyjątkiem bóstwa. Dlatego też na przykład bardzo pomogło mi to, żebym bojaźń Boża pomogła mi w tym, abym zrozumiał, gdzie się na przykład mój autorytet kończy. Autorytet się kończy gdzieś kogoś. Ludzie charyzmatycy uważają, że ja mam taki autorytet, on wszędzie sięga. Bo ja jestem z Chrystusem Jezusem na tronie. A ktoś ci powiedział, że w ogóle Jezusa autorytet wszędzie sięga. Gdzie taki zapis biblijny? Nawet po ziemi, jak Jezus chodził, to powiedział, jestem posłany do owiec Izraela.
Czasem jak miał chwilę i gdzieś wyszedł za granicę, tego Izraela, który do niego przyszedł, uzdrów mnie, uzdrów, córka moja, demona przez demona męczona. I mówi, ale ja nie do ciebie powołany jestem. W ogóle tutaj jestem na chwilę, rozumiesz, o co chodzi? Na urlopie jestem. O tą Syrofenicją tam w ogóle, nie? Ale ja wierzę, a to co innego. Jak ty wierzysz, to idź do domu, córka twoja jest zdrowa z uwagi na wiarę twoją. No i w porządku, załatwiam w ogóle tak sprawę. Ale on tak się nie wtrącał. On nie robił żadnych, tak, przebudzeniowych akcji poza granicami Izraela. On tam w ogóle nie, on tak nie wie. Czytaliście kiedyś, że on poszedł tam w Sydonie, gdzieś tam poszedł do Sydonu, zrobił konferencję. Pouzdrawiał chorych. Absolutnie. Absolutnie. Po żadnym tyrze, po Sydonie, że tam nie pójdą. Ograniczony był tam i ograniczony jest tu. Ludzie, przecież gdyby, przecież odpowiedzmy sobie na bardzo proste pytanie, gdyby nie był Jezus ograniczony, jakim sposobem dalej diabeł by funkcjonował na ziemi? Proszę. No, no bez przesady. Bóg ziemią zarządza przez Chrystusa Jezusa, a Chrystus Jezus, tak, jest ograniczony na przykład do naszej wiary, tak, ale też do czasu, na przykład, bo pewne w ogóle byty demoniczne, one dopiero zostaną zlikwidowane w późniejszym czasie, tak. A powiem wam smutną rzecz teraz, nie każdy chce tego słuchać, ale nie każdy lubi czytać Księgi Objawienia. Że pewne byty demoniczne zostaną wypuszczone, aby splądrować ziemię przez samego Boga. Czeluść zostanie otwarta i te bydło wyjdzie stamtąd. A wiecie, kto trzyma teraz klucze śmierci i piekła? Pamiętacie kto? Bóg ma klucze śmierci i piekła. To zgadnijcie, kto otworzy tą czeluść. No, samo nie wyjdzie stamtąd. To on to otworzy, splądruje tą ziemię do cna, rozumiecie, zjara i dopiero powoła następną. I Duch bojaźni Bożej wziął mnie w tym wszystkim wypionowo. Nie wolno podchodzić do tego inaczej, bo my mamy Ducha bojaźni Bożej. To nie jest Duch, który powoduje, że się boimy Boga. Ja się nie boję Boga, bo to jest mój tata. Ja się nie boję taty, ale ja mam do taty respekt. Respekt. Ja się z tatą nie kłócę. Ja nie przychodzę i nie mówię do taty w ogóle. Ja się nie zgadzam z twoimi tutaj tymi, co tam powiedziałeś, tato. Jesteś moim tatą i już. Duch bojaźni Bożej ci na to nie pozwoli. Jak ty będziesz wierzył w to, że masz Ducha bojaźni Bożej, będziesz to rozwijał, to ty nigdy nie dojdzie między tobą a Bogiem do takich dyskusji. Nigdy. Bo nigdy się nie zapuścisz w te dziwne rejony. Dyskutowania z Bogiem. Dlaczego? Po co? Wyjaśnij mi. Właśnie nie wyjaśnić, to nie pójdę. Ja nie wiem, ja powiedziałem naszemu dziecku, powiedział, idź wynieś śmieci. Ja wyjaśnię mi dlaczego. Bo kapię z tego. Wyjaśniłem ci wystarczająco? Czy jeszcze zapalić kadzidełka, żeby było fajnie? Wynieś śmieci. Wow. Wynieś śmieci. Bo jestem tata. To idź i śmieci. Idź to posprzątaj. Bo co? Bo jestem tata. Bo to. Wyjaśnij mi. Nie. Najpierw posłuszeństwo. Najpierw posłuszeństwo. Potem pogadanka. Najpierw wyrzuć śmieci, potem przyjdź, a ja ci wyjaśnię filozofię wyrzucania śmieci. Jako dobry ojciec. Zadziałam jako duch rady, duch mądrości i rozumu. Rozumiesz? A najpierw jako duch bojaźni Bożej, rozumiesz, idź wyrzuć śmieci, mówicie. A ludzie by odwrotnie chcieli na przykład. Dlaczego, po co? To jest w ogóle brak bojaźni Bożej. I my jesteśmy ruchem przebudzeniowym i my wiemy, że Bóg jest naszym Ojcem i my mamy z Ojcem w porządku, a nie na pieńku, tak jak wielu chrześcijan uważa z Bogiem na pieńku. Tak? Ale to nie czyni nas bóstwami. Rozumiesz? Pamiętaj, obojętnie w jakiej konfiguracji będziesz funkcjonował w życiu. Jak wielkie też dzieła będziesz robił w Chrystusie Jezusie. To zawsze, zawsze przed Nim leży się na twarzy. To
dobrze pamiętam. To taka bardzo dobra pozycja przed tym. Jak ty leżysz na twarzy, tak? To nie dlatego, że on chce, żebyś leżał. Nie. Tylko to jest jedyna pozycja. To jedyna pozycja, jakby nie ma innej pozycji. Jak się idzie pod tron Boga, to kanał się coraz bardziej robi wąski. Idziesz, a potem tak, a na końcu tylko możesz poleżeć. I wtedy porozmawiać. Taka to komnata. Leżeć na twarzy przed Bogiem, to stać pionowo. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Powiedziałem to na szkole wczoraj, powiem to jeszcze dzisiaj. W ostatniej części Avengersów trzeba było cofnąć czas. Wszyscy Avengersi wysiedli, totalnie. Byli splądrowani, to jest w ogóle obraz splądrowanego kościoła. Jeden humanista, drugi to, trzeci tamto. Nawet apostoł, kapitan Ameryka, robi terapię tym, co przestali, co przetrwali. Facet chce działać, nie ma co robić, to już terapię tylko robi. Już nic innego nie może zrobić. Siedzi z ludźmi po prostu i mówi im, że ja, jeszcze, że uda się wam. Wszyscy mają pojechane równo. Jedni uciekli w rodzinę, inni uciekli w coś innego, tak? I nagle powstaje informacja, że można zrobić oś czasoprzestrzenną i cofnąć się w miejsce, gdzie Thanos zdobył wszystkie kamienie i zniszczył połowę wszechświata. Można to zrobić, ale wiecie, co trzeba zrobić? Stać się maleńkim. I Ant-Man, jeden z Avengersów, czyli człowiek mrówka, tłumaczy im, jak wygląda zmniejszenie się. I mówi, trzeba się stać maleńkim, maleńkim, tak maleńkim, tak? Jak cząsteczki czasoprzestrzenne. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, żeby móc naprawdę zrobić porządek, trzeba się uniżyć. Uniżyć się. To jest filozofia w ogóle tego przesłania, tego Marvela, podejrzewam o Nowe Narodzenie. Chodzi o to, że tam trzeba się uniżyć. Oni się tak boją uniżyć. Oni wszystko są w stanie zrobić. Rozumiecie? Thor bez żadnego problemu łeb uścina w ogóle temu Thanosowi w tych czasach, tak? Tylko to już jest po ptakach. Połowa kosmosu zginęła. Psychopata w ogóle został ścięty. Tu nie trzeba było ścinać głów. Tu trzeba było się uniżyć. Oni się bali uniżyć. I są rozmowy między nimi. A co jeśli nie wrócimy do tego wymiaru? A co jeśli tam się w ogóle wszystko poplącze i tam zostaniemy? Ja jak oglądałem, to mówię, jaki strach przed uniżeniem. Nie ma w ogóle żadnego problemu, żeby brać dary, uderzać darami, walić w diabła, nie ma problemu. Brać topory, miecze, wow, jesteśmy Avengersami. Ale jak jest moment uniżenia, to wszyscy milczą. A ten skacze i mówi, tylko tak można, tylko tak. Trzeba się zmniejszyć, trzeba się zmniejszyć, trzeba się zmniejszyć, bo jak można. Duch pojaśni Bożej. Kiedyś taki stary pastor powiedział, na tym kazaniu tu byłem, kiedyś powiedział tak, największe dary Boże leżą tak nisko, że trzeba się po nie schylić. Mówi, uczcie się schylać. Nie skakać do góry na górne półki. Bo tam są takie mniejsze. Tu są największe, ale tam trzeba się schylić. Duch bojaźni Boże. Duch Jahwe, duch mądrości, duch rozumu, duch rady, duch mocy, duch poznania, duch bojaźni Bożej, siedmioraki duch, duch święty, który jest w tobie. Pełnia Boga. Pełnia Boga. On się tak przedstawił, on się tak zarekomendował, on powiedział, jeżeli mnie rozpoznasz takiego w sobie, to sukces masz murowany. Jeżeli zbierzesz to wszystko do kupy, zobaczysz, jaki jestem. Nie będziesz szukał czegoś innego. Ludzie, my wszystko możemy znaleźć w swoich duszach. 480 tysięcy duchów świętych. Dziwnych, popieprzonych, tak jak nasze popieprzone światki wewnętrzne. Rozumiecie? Wszystko znajdziemy w duszach naszych, bo my jesteśmy mistrzami od tego. Każdy człowiek. Ale Duch Święty jest jeden. I ma takie cechy. Nie ma innego świętego ducha.
Ja nie chcę znać innego ducha. Rozumiecie? I Paweł mówi o tym, że jeżeli jest głoszony inny Chrystus, to uwolniony jest inny duch. Nie ten. Nie siedmioraki duch. A Chrystus przyszedł po to, aby siedmioraki duch stąpił. W dniu Pięćdziesiątnicy on stąpił. On stąpił właśnie. To on spowodował, że ci ludzie modlili się w innych językach, że prorokowali, że byli odważni jak nigdy dotąd. Wylękniony Piotr raptem wyskoczył do przodu i mówi: wyjął krzyżowaliście. No kto to zrobił? Kto to zrobił? Jak nie Duch Święty z tym Piotrem? To wy, mówi, paluchem na nich pokazuje. Dopiero, człowieku, parę dni wcześniej, rozumiesz, rozwolnieni mówi: nie znam je, nie znam go, nie znam go. Nic mnie z nim nie łączy. A teraz staje i mówi: to wy go ukrzyżowaliście rękami ziemia. Ale on wstał z martwych. Mówi: chodźcie tutaj, ochrzcijcie się. Używa w ogóle tego, co w ogóle, bo w imię jego się ochrzcić. On wie, w miejscu Jahwe go od razu stawia. Rozumiecie? I mówi, ochrzcicie się, to mówi, bo oni znają chrzty, wiedzą, że to obmycia sakralne. Aby grzechy wasze były przebaczone. Ludzie, co to było? To był potężny duch mądrości, potężny duch mocy, który działał przez Piotra, tak? Chcę, żebyście rozumieli, to taki duch wstąpił na ziemię 2000 lat temu. To nie inny duch. To nie był duch impulsu. Tak, ten duch robi wszystko, tak, czego doświadczamy. Rzeczy dziwaczne. Tak? Możesz chodzić na czterech, możesz beczeć, możesz miałczeć. Rozumiesz? Jeżeli to doprowadzi twoje życie do polepszenia, to znaczy, to był duch mądrości właśnie, co tam beczałeś i miałczałeś. Duch mądrości był, bo cię doprowadził do tego, że straciłeś twarz, przestałeś się zastanawiać nad sobą, złamałeś moc kompleksów, duch mądrości zadziałał. Halleluja! Rozumiesz? Ale to jest taki duch. Zawsze taki. Wstańmy, proszę. Ojcze, ja modlę się i dziękuję za twoje słowa. Dziękuję ci za to, że ty jesteś Bogiem, który obrazuje nam rzeczy takimi, jakimi one są. Dziękujemy ci, Duchu Święty, że mówisz do nas, że pokazujesz nam prawdę o sobie. Dziękujemy ci, że właśnie taki jesteś w nas. Otwieramy się, Duchu Święty, otwieramy nasze dusze na to, jaki ty jesteś, na zrozumienie ciebie i coraz głębsze doświadczenie twojej osoby. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.